Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustanowienia prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości przy ulicy Bulwarowej nr 33, druk nr 252. Tego nie ma. Ale rozumiem, że Państwo nie obrazicie się akurat dzisiaj wyjątkowo. Wszystko jest na slajdzie. Trochę dzisiaj był napięty harmonogram z dyżurem i do ostatniej minuty miałem jeszcze osoby na dyżurze. Niestety. I dlatego tak się coś dzieje. W każdym bądź razie temat jest związany z gimnazją 50, czyli tym gimnazjum, które zostało przeniesione ze Zgody. Teraz ono jest likwidowane i na jego miejsce ma powstać nowe gimnazjum, gimnazjum Palutyn. Ja tutaj, ten temat jest związany z tak zwanym użytkowaniem zabudowanej nieruchomości, które to potrzebne jest po to, żeby ta szkoła tam powstała. Proszę o 20 lat. Tyle jest. Tak. I tutaj to, co dostałem tutaj od radnego, takie pismo, prawda, które, czy informacja prasowa. Prasowa. Tak. Byłem bardzo oburzony takim artykułem, gdzie nawet radni miasta się... Od razu mówię, że to nie jak... Nie, oczywiście, nie. Tak, oczywiście. I pilnuję tego, żeby pewne informacje, które do mnie docierają, nie zostawały bez echa. To jest temat związany między innymi też z tą szkołą, gdzie to w tym punkcie pozwolę sobie powiedzieć to, co na ten temat myślę i jakie są fakty. Bo wiadomo, że odczucia kogoś mogą być różne, ale z faktami się nie dyskutuje. Jeżeli chodzi w ogóle o przejmowanie szkół przez inne podmioty niż gmina, to trzeba wziąć pod uwagę, że to, co jest przejmowane, to nie jest pozbywanie się majątku. To jest przekazywanie na pewien okres zarządzania danym majątkiem gminy, to o czym zapominają ludzie. Nawet jeżeli to jest ilość lat, 20 czy 21, prawda, jak tutaj w tym przypadku, to dalej jest to mienie gminne. I co z tego gmina ma? Jaki zysk na tym tak naprawdę ma? O czym nie pisze w artykule, w gazecie tego nie było, że gmina na tym zyskuje przez to, że nie musi utrzymywać tego budynku, czyli to dom, które de facto, nawet jak jest nieużytkowane, to też powinno być pilnowane, remontowane i tak dalej. Tego nie będzie. Do tego dzieci, które chodziły do gimnazjum, czy tutaj w tym wypadku do danej szkoły, dalej korzystają z tej szkoły jako szkoły publicznej. Przynajmniej mówię o tym wypadku, który u nas w dzielnicy jest. Czyli nie płacą za to. Czyli jest to dalej szkoła publiczna. Moim staraniem, przynajmniej tak jest moje staranie, żeby było i również i tutaj w tym przypadku, żeby to też była szkoła rejonowa, co daje możliwość, że każde dziecko, które jest z rejonu, będzie przyjęte do tej szkoły. Oczywiście już wiem, że część gimnazjów chciałoby mieć ten rejon u siebie, prawda? Bo jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, bo szkoły rejonowe muszą być. A w momencie, kiedy jest sytuacja taka, kiedy nie ma rejonu, to jeżeli placówka jest zagrożona, a nie ma rejonu, to wtedy wiadomo, że można taką placówkę łatwiej zlikwidować. Ja myślę, panie przewodniczący, jeśli można się zwrócić, ale... że gimnazja są zagrożone. Nie wiem, to ale... pan prezes się wypowiadał. Ale nie wiem, którego prezesa pan słucha, ale to już pomijam. No bo różni ludzie różne rzeczy mówią. Jedni mówią, że jest wyż, bo były pokazywane jakieś cyferki, że idzie coś w górę. Nieprawda. No tak, no, a pan Marek radny Bartoszek mówi, że jest nieprawda. I jeszcze jedna rzecz ważna. Szanowni Państwo, i to podkreślam, i to chciałbym, żeby było chyba podkreślone dwoma wężykiem, prawda? Że jeżeli ktoś mówi, że to jest rozdawnictwo, z całym szacunkiem, jak ja przeczytałem ten artykuł, ale mam prośbę. Panie Janie, pan jako nauczyciel powinien być zainteresowany tym tematem. Bo później będę miał problem, będę musiał dwa razy słuchać. Bardzo proszę o słuchanie, dobrze? Ale jeszcze nie powiedziałem swojego zdania. I kwestia jest taka, jeżeli w tym artykule wyczytałem, że jest to rozdawnictwo, czyli rozdaje się za bezcen dla tych podmiotów, które to nie wiem w jaki sposób mają się wzbogacić tym, nawet dobrem, które ma jakąś większą wartość, mówimy o jakichś pracowniach komputerowych i tak dalej, to wynoszenie takiego sprzętu, za przeproszeniem, z danej szkoły, przenoszenie go do innej szkoły jest równoznaczne z tym, że ponosi się również jakieś koszty.
A poza tym te dzieci dalej będą chodziły do tej samej szkoły. Czyli de facto ja nie bardzo widzę, co znaczy rozdawnictwo. Te ławki, które tam zostają, czy krzesła, dalej służą naszym dzieciom. I ja nie wiem, czy w tym momencie ktoś, kto używa słowa, że to jest rozdawnictwo i marnowanie, czy nie wiem, jak to można inaczej nazwać, majątku gminnego, to jakby sobie pomylił pojęcia, bo to dalej jest to majątek gminy, podkreślam, i wszystko, ja dokończę to zdanie, i wszystko, co dane stowarzyszenie, czy dany podmiot zrobił w tej szkole, czy wymieni okna, czy znajdzie środki na jakieś inne remonty, to przecież gmina po 20 latach, za przeproszenie, dostanie z powrotem. I to jest ważne, żeby to mówić głośno i drukowanymi literami. Każda złotówka znaleziona przez tych ludzi spoza kasy gminnej dokładana jest do gminy, do budynku gminnego. Proszę pan Tomasz. Odnośnie pozostawienia tego sprzętu, bo czytałem. Przepraszam. Odnośnie pozostawienia tego sprzętu jestem przekonany, a wręcz pewny, po przykładzie sióstr salezjanek na osiedlu kościuszkowskim, że cały ten sprzęt, czyli te ławki 20-30-letnie i krzesła, jest od razu do kosza. Więc tutaj nie można mówić o tym, że to jest jakieś mienie, bo takie ławki podejrzewam, że gdzieś na jakimś wyspie skarbów kosztują 7 zł, czyli w cenie złota. A od razu idą do sklepu i kupują nowe rzeczy. Taka jest prawda. To nie są nowe rzeczy, które zostają w szkole. Na przykład, a ja tutaj, pan Jana, przepraszam, panie. Ja chciałbym powiedzieć, żeby się nie przejmować opiniami jakichś komunistów, jakichś komunistów, tylko przystąpić do głosowania. Jakichś komunistów? No przystąpić, że chodzi na artykuł, że pan poglądach komunistycznych. To pan, panie Janie, się posunął daleko. Widocznie pan Janek też zapoznał z artykułem i stwierdził po... poznał autora. Widocznie. I widocznie, że to boli. Dobra. Tak? Tak. Nie bezpośrednio dotyczący przekazania, tylko akurat miałam możliwość przeglądu stanu technicznego tej szkoły, co nie chciałam tylko dwa zdania powiedzieć. Stan techniczny fatalny tej szkoły. Naprawdę to nie wiem jak pozostałe szkoły, ale ja się jeszcze nigdy nie spotkałam z takim które no, należałoby, nie wiem, czy w czasie wakacji uzupełnić chociaż po części, żeby ten my nie dostaniemy, nie możemy wydać złotówki na tą szkołę, która już jest podjęta uchwała. Natomiast tam wojska praktycznie na zajęcia wychowania nie ma. Czy problem z drogą dojazdową, którą pan przewodniczący zna temat. Także my nawet gdybyśmy mieli możliwość założenia teraz jakichś środków z naszego budżetu, to nauka z tamtych lat, poprzednich lat po prostu nauczyła mnie, doświadczenie z poprzednich lat nauczyło mnie, że po prostu te pieniądze Wydział Edukacji tak zablokuje. To jest uchwała podjęta. To co mogliśmy, to żeśmy robili zieleń, może z zielenią, gdyby się udało jeszcze coś wyciąć, to się udało. Tyle. Czy ktoś jeszcze w tym temacie chciałby podjąć głos, czy zabrać głos, przepraszam? Nie wiem. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym projektem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Tak, pan radny się spóźnił. Przepraszam, że... Byłem za oczywiście, tylko... Wiem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ustanowienia prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości przy ulicy Bulwarowej 33. Kolejny punkt rozpatrzenia.